Cześć, tu Chris, witajcie na moim kanale. Firma Tenda wysłała mi kolejny routerek. Routerek, który wygląda dosłownie jakby go skradziono Batmanowi. No tak mi się przynajmniej wydaje. Model TX2 Pro. I czym on się różni od poprzednich, które gdzieś tam recenzowałem? Zobaczmy. Tutaj taka ciekawa naklejeczka. Fast 4K UHD. I Wi-Fi 6, tak, ten routerek obsługuje Wi-Fi 6, zresztą mamy tutaj też informacje o tym. Oczywiście jest to gigabitowy routerek, całkiem mocne anteny, 5 anten po 6 dB, zysku 2,4 oraz 5 GHz, WPA 3 ma, no ciekawe, fajnie, że jest WPA 3, bo WPA 2 jest niestety troszkę już wrażliwa na różnego typu ataki. Co my tu jeszcze mamy? Według tej rozpiski jest to chyba najszybszy model z tej serii. Poprzednie obsługiwały tryb AC. No mamy tu wsparcie dla modulacji AFDMA, WPA 3, 2,4, 5 GHz. I ciekawe, czy tryb AX mamy na 2,4 GHz i na 5 GHz, czy tylko na 5. Ja sobie go rozpakuję najpierw, zobaczmy co to jest w ogóle, jak to wygląda, czy to warto kupić choćby ze względu na wygląd. Nie lubię tych naklejek zbytnio odklejać, ale trzeba, bo inaczej nie rozpakujemy. I zobaczmy jak to wygląda. Standardowo. Zamykamy opakowanie, bo znając życie, zaraz je gdzieś uszkodzę. Niech ono sobie gdzieś tam leży. I co my tutaj mamy takiego? Pytanie. Instrukcja? Szczerze mówiąc, nigdy nie używałem instrukcji. Może przez to mam tak mało sprzętów. Większość się popaliła. O, to fajne jest. Lubię takie skrętki. Lubię takie kabelki UTP tego typu, bo są chudziutkie, można je zawsze gdzieś fajnie zamaskować. Mówi się skrętki, ale ja wiem, że to jest kabelek UTP. A i tak wszyscy mówią skrętka. No widać, że gigabitowy, bo mamy wszystkie żyły. A jakby to był 100 megabitowy, to by były 4 bodajże. Dalej. Spory on jest, nie jest taki mały, jak się spodziewałem. Myślałem, że będzie mniejszy. Większy jest niż poprzednie modele serii AC, to widać. Wysuńmy sobie te wszystkie anteny. No i co my tutaj mamy? Czarny routerek. Tutaj widać jedna dioda. Pewnie świeci w wielu kolorach. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć anten. Nie wiem, czemu pięć anten jest. Wydaje mi się, że być może dla trybu MIMO 3X3 na przykład się daje trzy anteny dla tego trybu, a dwie działają wtedy na 2,4 GHz, no nie wiem na 100%, dlaczego akurat 5 jest. No, nie pasuje mi to trochę, że jest 5, bo zazwyczaj człowiek się przyzwyczaja, że jest parzysta liczba. A tutaj mamy niespodziankę, nieparzysta. No ale podejrzewam, że to jest właśnie dla trybu MIMO 3X3, a na 2,4 GHz pewnie jest tego tryb MIMO 2X2. Dlatego jest tak zrobione. Tenda Wi-Fi 6 Gigabit Router TX2 Pro. Mamy tu adres IP, żeby się zalogować. 12V 1A, czyli tam dużo prądu nam nie będzie brał, tylko 12W. To jest naprawdę bardzo malutko jak na router z Wi-Fi 6. I tutaj mamy jeszcze jego PIN, żeby się zalogować. I w sumie to wszystko. Z tyłu trzy wejścia LANowe, gigabitowe, jak widać, bo są wszystkie blaszki. I jedno wejście WANowe, też gigabitowe. Przycisk WPS z resetem w jednym. Mamy też wejście power na zasilacz. No co ciekawe, jedno z wejść LAN jest na IPTV, czyli na jakieś multicasty. Od spodu mamy nawet na kołeczki wejścia. Można sobie go gdzieś powiesić na jakimś suficie czy na ścianie, jak ktoś lubi. O, nóżki gumowe. A nie, nie są gumowe. Myślałem, że gumowe są, a jednak plastikowe. No ale dobra, mniejsza o to. To się nie palcuje. Taki jakiś plastik jest, że się nie palcuje w ogóle, także to też zaleta spora. Bo miałem sporo routerów, a niektóre były takie błyszczące, że się bardzo łatwo palcowały. Ten się na pewno Wam nie opalcuje, bo plastik ma taką fakturę, więc
nie będzie ani się palcował i raczej chyba kurzu też nie będzie zbierać. Nie powinien przynajmniej, tak mi się wydaje. No ładnie wygląda. Jak routerek, tylko taki troszkę większy. To są jakby ktoś go Batmanowi zajmował. Batmobil, nie? Fajne. Dobra, ja sobie go podłączę, sprawdzimy speeda na tym routerku. Zobaczymy, jak to wszystko nam będzie śmigać. A jeszcze zasilacz został. No tak jak mówiłem, zasilacz będzie miał tutaj zapewne 12 W tylko. Bo był 1 A, 12 V, ale sprawdźmy sobie. O, nietypowy zasilacz. Widzicie, możecie sobie wtyczkę odłączyć w nim. Rzadko spotykane. Chyba pierwszy raz spotykam. 12 V, 1 A, 12 W maksymalnie. No, standard. Norma. Ale nietypowy, bo można sobie odłączyć kabelek. To jest nawet takie dosyć niespotykane. Teraz mam łącze 250 megabitów na 25. Takie łącze mam w tej chwili, więc zobaczymy, ile on wyciągnie. Zapraszam na test prędkości. Co my tutaj mamy do roboty jeszcze? Mamy przetestować prędkość na tym routerku, na tej Tendzie TX2 Pro. TX2 Pro, fajna nazwa. Kiedyś na mnie mówili Double Killer Pro, przez to, że kupiłem sobie sprzęt, który miał taką nazwę. I mnie tak nadzielnie nazwali. Także logujemy się. Zresztą nie tylko na mnie, jeszcze chyba gdzieś słyszałem, na kogoś tak mówili. Albo podobnie. Usługi internetowe. Ustawienia internetowe, nie usługi, ustawienia Wi-Fi. A co nas tu interesuje najbardziej? Przede wszystkim sieci Wi-Fi. I to, jaką można tutaj przepustowość osiągnąć, to już Wam powiem. Bo na 2,4 GHz albo i nie powiem. Tutaj nie ma tych ustawień. Gdzieś one są indziej ukryte pewnie. Przy okazji sobie sprawdzę bezpieczeństwo. O, to niespodzianka. Na 2,4 GHz nie macie WPA trójki. Na opakowaniu było, że jest WPA trójka. Czyli pewnie jest tylko na 5 GHz. Tak jak się spodziewałem. Czasami są takie routery, że mają tylko na 2,4 WPA dwójka, a na 5 GHz mają WPA na przykład trójkę. Także od razu Wam mówię, na tym routerku zalecam na 2,4 podłączyć jakieś urządzenia typu jakieś smart gniazdka, jakieś smart żarówki, ta tak zwana no, sztuczna inteligencja, która Wam chatą steruje. To możecie sobie na 2,4 zrobić, oczywiście odpowiednie hasło, przynajmniej 8 znaków to jest minimum, żeby silne było. A na 5 Hz macie WPA trójkę, więc tutaj jest dobre zabezpieczenie. No i lecimy dalej. Więcej. Tutaj będzie konfiguracja Wi-Fi. Zobaczmy. 2,4 GHz, no tryb BGN, czyli mamy tylko stare tryby Wi-Fi tutaj, czyli BGN, no ale się nie dziwię, bo 2,4 GHz już jest wypierane przez 5 GHz już od dawna i to zaczyna znikać, zresztą 2,4 jest bardzo wrażliwe na zakłócenia. Tutaj macie ping, ja sobie puściłem, patrzę, czy jakieś zakłócenia lecą na ten router. No ping tak powyżej 200 milisekund to już jest lipa, na razie się nic takiego nie dzieje. W trybie 5 GHz mamy tryb AX, AC oraz N, czyli tutaj maksymalnie AX, to jest najszybszy, najnowszy tryb zgodny z Wi-Fi 6. Przepustowość 80 MHz, brakuje tutaj 160 MHz, ale podejrzewam, że to nie ta klasa sprzętu. I co? Sprawdziłem sobie speed testa teraz. Ustawiliśmy na 80 MHz, szerokość kanału na 5 GHz, sprawdzimy na 2,4 też prędkość. Z tym, że tu sobie ustawimy 40 MHz, tak żeby była maksymalna przepustowość tego sprzętu. Zapisujemy zmiany, łączymy się najpierw z 2,4 GHz, żeby zobaczyć, ile wyciągnie ten routerek. Jaką prędkość tutaj osiągniemy, czy to będzie wielka prędkość, czy mała. Czy będzie ping nam uciekał, czy nie będzie uciekał, zaraz się okaże. Speed testa sobie włączymy. Może być ten speed test, już tam obojętnie. Aczkolwiek zalecam speed test z UK, on chyba jakiś certyfikat daje czy coś, że później macie dowód jakby co, że wam tam operator troszkę zaniża. No i start na 2,4 Hz, zobaczymy czy będzie 50 megabitów, a ja dodam tylko jedno. Karta sieciowa, którą tutaj mam, ona obsługuje tryb maksymalnie MIMO 1x1, czyli no kiepsko, że tak powiem, MIMO 1x1. Gdyby to był tryb MIMO 2x2, to byśmy tu mieli zamiast 80 megabitów, to i tak jest dobry wynik, jak na MIMO 1x1 w trybie N. To byśmy tutaj mieli w tym trybie jakieś, nie wiem, 150 megabitów. Myślę, że by dało radę.
Ten routerek, o dziwo, ma trzy anteny, tak jakby dla 5 GHz, więc wydaje mi się, że on obsługuje na 5 GHz MIMO 3x3, ale nie jestem tego pewien na 100%. Także pamiętajcie, te prędkości, co tu mam, przynajmniej download, liczcie razy 2. Upload nie, bo upload mam do 25 megabitów, moje łącze to jest 250x25. Ale download musicie liczyć razy 2, upload i tak mi przyblokuje mój operator, więc tutaj nic nie zrobimy. 76 megabitów na sekundę na 26, na 2,4 Hz. No, nie spodziewałem się takiego dobrego wyniku, myślałem, że będzie około 50. Czyżby zakłóceń dzisiaj nie było? O, chyba nie ma. Nie widzę, żeby tutaj ping się jakoś kaszanił. Normalnie jak nigdy, mieszkam w bloku, mam 2 milisekundy na 2,4 Hz, to jest jakiś cud chyba, nie wiem jak to możliwe. Lecimy dalej, 5 GHz. Tenda 5 GHz, łączymy się. Tam mamy szerokość kanału aż 80 MHz, więc w trybie AC moja karta pracuje, mam 1x1, wynik do onoladzie i tak musicie sobie razy 2 policzyć zawsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, razy 2, o ile maksimum nie osiągnę, bo jak osiągnę maksimum, to i tak będzie ta prędkość znacznie większa. Ja w przyszłych filmach sobie jeszcze porobię testy z tym routerem, jakieś takie na serwerze FTP, który nie ma ograniczeń, tylko jedyne, co go ogranicza, to jest port 1 gigabitowy, który ma, nic więcej. I klikamy ponowny test. Na 5 GHz zobaczymy. Zamknie mi łącze czy nie? Jak będzie powyżej 200 megabitów na sekundę, to znaczy, że on się nadaje do światłowodów, że jest dobry. Routerek, który zamyka Wam łącze powyżej 200 megabitów, pracuje w trybie minimum Wi-Fi 5, to jest dobry sprzęt. Ja mam łącze 250 i ono jest w tej chwili zamknięte, zarówno do onoladzie, jak i uploadzie. Wniosek, ten sprzęt się nadaje do światłowodu. Może być. Pomimo, że kosztuje tam 200 parę złotych, chyba 219 zł gdzieś tam widziałem, to nieźle. Ktoś spyta, kurczę, po co kupować router za 500 zł, jak macie za 200 z Wi-Fi 6? Są pewne różnice, aczkolwiek nieduże. Taki routerek, który kosztuje 500 zł, przykładowo może mieć szerokość kanału 160 MHz na przykład na 5 GHz, a ten ma tylko 80, więc no coś za coś. Ale z drugiej strony, jeśli Wam zależy na prędkości po Wi-Fi do 500 megabitów na sekundę, przy wielu użytkownikach, tam nie wiem, 4 osobach na przykład w domu, to ten sprzęt myślę, że zda egzamin. No i widzicie mój wynik, 255 megabitów, szybciej niż na światłowodzie, nieźle. A podpowiem Wam, że nie mam światłowodu, mam internet na kabelku jakim? Koncentrycznym. Technologii DOCSIS. A taka ciekawostka. Zaraz Wam pokażę DOCSIS. Tabelkę DOCSIS. Bo wszyscy tylko teraz tromią światłowód na reklamach. Wszędzie reklamy. Super, mega, wypaśny światłowód. A to, co macie na światłowodzie, to jest GPON. On osiąga do 2,5 gigabita maksymalnie. W tej wersji, co jest przez wielu operatorów teraz montowana. A tu macie tabelkę DOCSIS-a po kablu koncentrycznym i DOCSIS 3.0 do 1 gigabita z 2008 roku DOCSIS, czyli stara wersja, do 1 gigabita w nonoladzie spokojnie możecie osiągnąć na nim 100 megabitów w uploadzie, a DOCSIS 3.1 10 gigabitów, 1,2 gigabita w uploadzie z 2016 roku. A już nie mówię, ile osiąga DOCSIS 4.0, który niedługo się pewnie pojawi, albo już się pojawił, nie wiem, na 100%. Przetestowaliśmy Speeda, routerek fajnie chodzi. Moim zdaniem za takie pieniążki, nie no super, przy antenach dużego zysku mi to pasi. Także do następnego filmu, cześć!